Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lagigos i jest to moja nowa seria Zagrajmy Wy i tym razem, jak sobie widzicie, wybrałem sobie na cel Metal Slug'a 7, grę wydaną przez SNK Playmore w roku 2008 w Japonii i w 2009 w Europie, a jak jest z innymi regionami, to naprawdę nie pamiętam. I cóż, jest to już 8 gra z całej tej serii i została ona wydana właśnie na, uwaga, 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 konsolę Nintendo Dual Screen, o matko. Naprawdę nie podoba mi się ten pomysł, ale o tym mówię już może w samej grze, tak więc cóż, to tyle z tytułem wstępu, więc lecimy start, jak to nam nakazuje ekran tytułowy. I tutaj właśnie będę musiał troszeczkę, co jakiś czas będę musiał właśnie tak w ten sposób przerywać muzykę, ponieważ muszę naciskać odpowiedni klawisz, żeby tę muzykę troszkę ustabilizować, że tak powiem. To są ogólnie dźwięki. I tak jak sobie widzicie, mamy tutaj troszeczkę opcji do wyboru, ponieważ no, jest to wersja konsolowa tej gry, no cóż, nigdy żadna inna nie powstała. I no cóż, mamy tutaj oczywiście jakieś tam misje treningowe, tam i minigierki, konfiguracje, ranking jakiś tam i listę ulubionych przez nas wcześniej jeńców. No i oczywiście naszą grę główną, tak? I tą właśnie grę główną, w tym co tutaj przejdziemy. Jak sobie widzimy tutaj trzy poziomy trudności do wyboru i ogólnie one różnią się od siebie przede wszystkim ilością kredytów, ponieważ no ty właśnie w tej grze ograniczenia kredytów występują niestety. I na przykład na mniejszy poziom trudności mam tych kredytów 9, a normalnie mam ich 4, a na hardzie 2 albo 1, nie pamiętam dokładnie. One oczywiście także różnią się tym, że najłatwiejszym mamy permanentnego heavy machine guna zamiast pistoletu. Nieskończonego oczywiście. A na jeszcze nie mamy. No i oczywiście także różnią się wytrzymałością przeciwników i ilością zdobywanej przez nas amunicji. I tutaj też właśnie nie ma czegoś takiego jak w Metal Slugu 6, że jeżeli wybierzemy najmniejszy poziom trudności, to wtedy mamy o jedną misję do przejścia mniej, ponieważ tutaj właśnie mamy wszystkie misje do przejścia na... Znaczy tyle samo, taką samą ilość misji do przejścia na każdym poziomie trudności. I to właśnie jest swego rodzaju innowacja, tutaj od razu wybiorę poziom normal, ponieważ na tym poziomie będę grał. Jest swego rodzaju właśnie innowacja, ponieważ w Metal Slugu 7 mamy do przejścia, uwaga, uwaga, misji ponad 7, gdzie do tej pory najwięcej misji było właśnie do przejścia 6. No i oczywiście mamy tutaj nasz skład z Metal Slugu 6, czyli Marco, Eric, Arma, Fio, Ralph oraz Clark. No oni ogólnie powracają z tymi samymi umiejętnościami, które mieli wcześniej. Z tym, że Tarma tutaj sobie będę przewijał, jeżeli chcecie, to sobie możecie czytać. Możecie sobie zatrzymać i czytać, o, dokładnie. I właśnie tak jak mówiłem, Tarma otrzymuje umiejętność dodatkową. I przede wszystkim właśnie dlatego Tarmą będę w tym Let's Playu grał. A głównie także dlatego, że Tarmą gram w zasadzie zawsze w tę grę. Żadną inną postacią nie gram, ponieważ Tarma ma moim zdaniem najbardziej taką, no, najmniej zauważalną specjalizację, że tak powiem. Okej. Okay. Tak więc już wybierzmy Tarmę i zacznijmy od misji pierwszej, tak jak mówiłem, mamy misji 7. I tu jak sobie widzicie, zaczynamy misję pierwszą w jakiejś... No nie wiem, co to może być, jakaś plaża? W każdym razie na pewno jest to jakieś wybrzeże z tego, co widzę. No może nie, po prostu jest jakieś pustkowie. I przymierzamy tutaj właśnie takie oto wysypisko śmieci albo jakiegoś tam gruzu. W zasadzie jest to chyba gruz. No, złom, o, dokładnie. Bardziej można to nazwać to złomem. I ogólnie właśnie lokacja, którą będziemy przymierzać przez całą tę grę, nazywa się Scrap Island. I Scrap bodajże oznacza złom, nie wiem, zapomniałem dokładnie co oznacza Scrap. Niestety, błąd z mojej strony tutaj. I ogólnie właśnie złom będzie tutaj tematyką dwóch misji. No, czy więc się będziemy przemierzać tutaj jakieś tam kopalnie, różnego rodzaju ruiny i takie tam, i takie tam. Ogólnie także powraca... Wow. Tutaj także system z Metal Slug'a 6, że możemy trzymać dwie dodatkowe bronie przy sobie, a także... Zatem mamy ten licznik tak jakby no punktów. Znaczy to nie jest liczny punkt, tylko no oczywiście jeżeli dojdzie to do maksimum właśnie tak jak teraz, to wtedy za każdy zniszczony cel, czyli do tym właśnie taki oto
Pieniążki. I ogólnie też może teraz powiem właśnie o tym połączeniu Metal Slug'a z Nintendo Dual Screen. Otóż tak jak mówiłem, to połączenie mi się bardzo nie podoba, kurczę, uwielbiam ten motyw, który ci w tle, a zapomniałem ten, no właśnie, ustabilizować. I tak jak mówiłem, nie podoba mi się ten pomysł, głównie dlatego, że tak naprawdę i Metal Slug nie wykorzystuje w pełni możliwości NDS, tak samo jak Nintendo Dual Screen, no, za bardzo do Metal Slug'a nie pasuje, ponieważ zobaczcie, gramy na bardzo małym ekraniku. Ekraniku w wielkości, nie wiem, pudełka zapałek mniej więcej, no może troszeczkę większym. I moim zdaniem to właśnie nie pasuje do Metal Slug'a, ponieważ jak wiemy na automatach arcade, ekrany były dużo większe i grało się znacznie przyjemnie. Tutaj po prostu tej przyjemności z gry aż tak wielkiej nie ma, jakby właśnie na automatach arcade, czy po prostu w wersjach konsolowych, takich jak chociażby na Metal Slug'i na PSI, na PlayStation, czy takie tam. I ogólnie, tak jak mówiłem, Metal Slug nie wykorzystuje w pełni możliwości NDS-y, ponieważ no tutaj mam właśnie ten ekranik dotykowy tutaj, który i na którym właśnie jest umieszczona taka minimapka, która pokazuje nasze położenie w danej sekcji oraz wszystkich umowolnień przez nas wcześniej jeńców, a także wszystkie znajdźki, jakie znajdują się na planszy. I ogólnie ten pomysł mi się bardzo nie podoba, bo naprawdę powiedzmy sobie szczerze, komu takie coś jest potrzebne? Przecież to jest Metal Slug. W poprzedniej części takiego czegoś nie miały i w zasadzie w ogóle nie było to potrzebne, ponieważ no... Powiedzmy sobie szczerze, dla każdego gracza to takie coś jest po prostu... No niepotrzebne, no tak jak mówiłem. Dobrze, chodźmy już dalej, bo już troszeczkę za długo naprawdę siedzę w tej planszy. Już muszę sobie na rakietę, żeby szybko tę wieżę strażniczą chyba zniszczyć. Przechodzimy już w końcu do drugiej sekcji. I tym razem jesteśmy, nie wiem, w głębi tego całego złomowiska. Naprawdę nie mam pojęcia, co to może być. Ogólnie w tle widać jakąś tam ziemię, czy to może być także gruz. W każdym razie nie mam pojęcia, co to może przedstawiać. Może też jakieś ruiny starego, albo jakiegoś tam miasta. Tutaj pan nam ma tego ironicę, to sobie wezmę z Heavy Machine Gunem. I ten pan nam tutaj Draft Shottera, więc tego ominę, ponieważ dobra mi się tutaj w ogóle nie przyda. Ogólnie, co o czym zapomniałem powiedzieć, to, że ta gra także doczekała się swojego... Wow, to było strasznie bliskie. Swojego remake'u na konsolę PlayStation Portable, czyli Metal Slug'a XX albo Metal Slug'a Double X, który z tego co widziałem jest znacznie lepszą wersją od Metal Slug'a 7. Naprawdę bardzo mi się podoba ten motyw, ale ogólnie muzyka w tej grze jest po prostu moim zdaniem świetna, ale wracając już do Metal Slug'a tego XX. Z tego co widziałem, gra jest znacznie lepsza i twórcy poprawili wiele błędów, znaczy, może to nie są ogólnie błędy, ale po prostu Metal Slug 7 jest troszeczkę jakby, no nie wiem, powiedzmy zacofana w porównaniu do części... Znaczy może powinien inaczej, po prostu Metal Slug 7 jakby cofnęła się w rozwoju, biorąc pod uwagę części poprzednie, ponieważ po pierwsze nie mamy tutaj żadnych przemian, w sumie to było Metal Slug 6, a także nie ma tutaj żadnych właśnie alternatywnych ścieżek, które od Metal Slug'a trójki były już cały czas, a tutaj nagle po prostu ich nie było. Metal Slug'a właśnie XX alternatywne ścieżki są, jednakże co do przemian to nie jestem pewien. Okej, przejdźmy już sobie dalej. I tu mamy sufit rozpadający na nas kawały z... no, powiedzmy z złomu, gruzy i czegoś tam, jakieś tam po prostu odłamy czegoś tam. I w jednym właśnie z nich był nasz metal, nasz kochany Metal Slug. I niestety, co mnie bardzo zawodzi, to, że jest to jedyny tak naprawdę Metal Slug w całej tej grze. Przecież to jest... przecież tak samo gra nazywała się Metal Slug, no dajcie już spokój. Dlaczego umieszczać tytułowy pojazd tylko w jednej misji? Gdzie naprawdę... na szóste były chyba dwa Metal Slug, no to już nie jest aż tak bardzo bolesne, ale naprawdę... umieszczenie tylko jednego Metal Slug'a na całej grze, na całą grę jest po prostu... moim zdaniem strasznym błędem, szczególnie dlatego, że... jest to moja ulubiona tak naprawdę zabawka w całej serii. Znaczy, no, jedna w każdym razie z najbardziej ulubionych. I w dodatku jest ona umieszczona w zasadzie na samym końcu całego typu, całej tej misji, więc no, to tym bardziej jest po prostu moim zdaniem żałosne, że tak powiem, w sumie twórców, ale już dobra. Przejdźmy dalej, tutaj już mamy w zasadzie koniec tej misji.
I to mamy bossa, który no, wyjdzie dopiero za chwileczkę. Jak sobie nie widzicie, mini mapka znika, kiedy walczymy z bossem. I oto właśnie on, pierwszy boss w tej grze, czyli jakiś tam Macko Świder. No, powiedzmy, że tak to się nazywa. Ogólnie ma, nie jest on specjalnie groźny, szczególnie jeżeli gramy tarną i jesteśmy oczywiście w czołgu. Właśnie zapomniałem pokazać jej umiejętności, którą Tarma dostał w tej grze. Pokażę ją, powiem wam przy innej okazji. W każdym razie widzieliśmy już tylko jeden jego atak. Tutaj mamy drugi. Ogólnie właśnie to mnie bardzo ciekawi, to jakby, no nie wiem... kurczę... pulsujące, no, światłem, no, kolorami, no rozumiejące się na pomarańczowy i niebiesko, te właśnie takie... Nie wiem, co to może być, czy to są właśnie jakieś kawałki złomu, czy coś, czy co innego, może nie mam pojęcia. Kiedyś mi to przypominało strasznie świdra, ale teraz to te świdra pewno dla mnie nie są. Właśnie nie wiem, pojęcia, co to może być. Takiego. I ogólnie też mi się podoba właśnie boskim w tej grze. Jest taki strasznie dramatyczny i bardzo pasuje do całej... O, wow, już to właśnie obrwałem przed chwilą. Jak mówiłem, bardzo mi się podoba boskim w tej grze. I strasznie dramatyczny i tak jak mówiłem, pasuje troszkę do tej gry. Szykuję ten fragment. A ja zapomniałem wprowadzić znowu muzyki, no trudno. No, no weź, pokaż jakieś inne ataki swoje. Pokażę dopiero tak naprawdę dwa swoje ten boss ataki, a nie pokazałem jeszcze dwóch, ponieważ on ma ogólnie ataków właśnie cztery. Tak, ja już zniszczyłem. Właśnie tego po prostu można zniszczyć głównie na dwa sposoby, a on po prostu napierdziałem z niego ile wlezie, otóż pokazuje swój trzeci atak. Czyli tak naprawdę on właśnie w tym momencie wystrzeliwuje jakby tą piłę, która jeździ po suficie i bombarduje nas tymi kawałkami zomu, a potem kiedy ląduje sobie na ziemi i zaczyna nas, znaczy ogólnie szarżować w naszym kierunku. Tak jak mówię, tego bossa można pokonać na dwa sposoby. I można po prostu niego albo cały czas napierdzielać, albo zniszczyć każdy jego fragment, czyli to tak właśnie jakby... no, fragmenty, z których on się składa. Weź, pokaż ten czwarty atak. Jeśli nie pokażę swojego najbardziej wyposkowego, moim zdaniem, ataku. Wciąż na to czekam. Ale póki co on się na to nie zanosi, już może więcej jego części zdejmę. Ponieważ one nie mają w zasadzie nic innego z tym atakiem. W ogóle jest ten boss jest troszeczkę dziwny, ponieważ on, nie wiem, jakby... O, w końcu pokazuje ten sobie czwarty atak. O, to właśnie on nas tak jakby, no, okrąża po całej... po całej tej planszy. I... co ja chciałem powiedzieć? Aha, że ten boss jest troszeczkę dziwny, ponieważ on, nie wiem, jakby... latał coś takiego właśnie... co właśnie, no, wygląda tak jakby po prostu latał coś, jakby, nie wiem, był jakiś... latasem czy coś, albo po prostu on trzyma się jakiś tam... ściany, której my akurat nie widzimy. Okej, już nie będę się męczyć z zniszczeniem wszystkich może fragmentów, po prostu zacznę go nawalać ile tylko wlezie. Bo już chyba powinien... Dzięki sobie tego szybciej znacznie załatwić, albo może albo jednak nie. Gdzie on teraz jest? A, tutaj. No dobra, ser. To już jest twój koniec! Albo... Fuck. Ale już myślałem. No już miał czas ucieka. Super! Gdzie on jest? O! Zacząłem jeden strzał, żeby go pokonać. Die! You don't belong in this world. Tak. Moi drodzy, to był pierwszy boss w tej grze, a także pierwsza misja. I do zobaczenia w misji następnej. Tak więc trzymajcie się na razie. A tak, zapomniałem jeszcze epicka cutscenka, która wyjaśnia w zasadzie 99% całej tej gry. No a kto by pomyślał, to sam generał Morden kierował... A to co? Jakiś wir czasoprzestrzenny, a z niego wychodzą żołnierze generała Mordena z przyszłości. A na naszym świecie zapanowała wielka groza.